Pani profesor, przeżywamy kongres poświęcony Chrystusowi Królowi. Chciałem zapytać panią jako specjalistki od nauczania Jana Pawła II, jak obecna jest idea Chrystusa jako króla, jako pana w nauczaniu papieża Polaka? No i co oznacza według świętego Jana Pawła II królowanie Chrystusa, na czym to królowanie polega? Rzeczywiście dzisiaj na kongresie miałam tę przyjemność opowiedzieć, że jest masa naprawdę powiązań nauczania Jana Pawła II z taką próbą zinterpretowania, czym ta idea Chrystusa Króla jest. Jan Paweł II, mówiłam o tym też na kongresie już jako Karol Wojtyła, kiedy wiemy, że miał dosyć takie bogate życie aktorskie, sceniczne. Okazało się z najnowszych badań, że jako 17-latek grał rolę świętego Jana Apokalipsy w takim obrazie scenicznym właśnie Chrystus Król. I to, ten spektakl, to dzieło podobno spotkało się z wielkim aplauzem publiczności, zostało bardzo dobrze przyjęte i uświadomiło mi to, że rzeczywiście Jan Paweł II to jest taka osoba, która wszystko, co mówi, najpierw przeżywa wewnątrz siebie i jest tym wszystkim bardzo wiarygodny. I dlatego, kiedy jego teksty, czy teologiczne, czy takie antropologiczne, czy duszpasterskie, mówiące o Chrystusie Królu, kiedy je czytam, to widzę w nich bardzo silny taki nacisk na to pytanie, a co ty dzisiaj, człowieku, masz, jak masz dzisiaj tę ideę rozumieć, jak dzisiejsza kultura, w której żyjesz, czasy współczesne tobie, co ci mówią dzisiaj na temat tego, jak tę ideę masz wcielić w życie. I rzeczywiście ta teologia, chrystologia i antropologia są bardzo silne w nauczaniu Jana Pawła II ze sobą powiązane. I przede wszystkim powiedziałabym o tym, że papież w ogóle w jego nauczaniu jeszcze jako profesorowi KUL-u było ważne takie pojęcia samowychowanie i samoposiadanie. Czyli zobaczcie Państwo, bardzo duże zwrócenie takiej uwagi na pracę nad sobą, pracę własną, pracę ze sobą. I ta królewskość nie jest oddzielona oczywiście od misji kapłańskiej czy prorockiej w nauczaniu Jana Pawła II, ale papież pokazuje, że specyficzne ma walory ta królewskość, ponieważ ona związana jest z takim pojęciem jak służba, z takimi pojęciami jak wolność od grzechu. Ta praca nad wolnością od grzechu jest tym zadaniem, który każdy z nas ma w sobie realizować. I na kongresie próbowałam pokazać, że pewnie Państwo też się domyślacie, że ogromne jest to nauczanie papieża i teraz trudno w kilku słowach je streścić, ale rzeczywiście ono jest bardzo spójne i bardzo integralne. I kiedy szukałam jakiegoś takiego sposobu pokazania jak najczytelniejszego, podzieliłam to, tę wypowiedź swoją na trzy takie grupy, czyli jego przekaz do rodziny, do młodych i do społeczeństwa szeroko rozumianego. I wydaje się, że do każdej z tych grup co innego jakby jest ważniejsze, czy w tej hierarchii od czego zacząć, troszkę inna jest kolejność, mimo że wszystko razem jest bardzo ważne, ale na przykład w odnajdywaniu tej królewskości Chrystusa w rodzinie. Papież mówi przede wszystkim o tym, że naszym zadaniem jest właśnie budować relacje w rodzinie oparte na miłości, ale również dawanie takiej przestrzeni do samowychowywania się, żebyśmy nie traktowali drugiej osoby przedmiotowo czy jakoś autorytarnie, ale aby relacja, którą tworzyły, sprawiała, że my dajemy drugiemu człowiekowi na przestrzeń na rozwój. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, to postawił z kolei na ten aspekt prawdy, odpowiedzialności za prawdę, bo to też jest jego zdaniem taki, można powiedzieć, efekt, nie chcę mówić odprysk, ale taki efekt przełożenia idei Chrystusa Króla na nasze życie codzienne. Szukać, czy tak budować swoje życie i tak realizować wybory własne, żeby móc odpowiadać za prawdę i żeby kształtować własne sumienie. On tam zadaje pytanie do ludzi młodych, czy zdajesz sobie sprawę, czy pytasz o to, co to znaczy być człowiekiem zasad. Mi się wydaje, że to w ogóle na dzisiejsze czasy bardzo ważne. No i trzeci ten przekaz do szeroko rozumianego społeczeństwa, tam w tym widzę też i przestrzeń kultury, i jakby aspekty ewangelizacji, i też misyjne teksty, które papież kieruje. To przede wszystkim mówi o wartości solidarności i pokoju. O tym, że ta królewskość sprawia, że jeżeli Chrystus jest jeden, król jest jeden, to jego zadaniem, ja tak postawił sobie takie zadanie, żeby zjednoczyć wszystkich. I to jest też przekaz na dzisiejsze czasy, wydaje mi się, wciąż aktualny i wciąż przez nas jakby wymagający na nowo odkrywania. Co to znaczy jednocześnie zachować swoją tożsamość, a z drugiej strony być otwartym na prawdę i z trzeciej jeszcze umieć być otwartym na drugiego człowieka. Inicjatorem tego kongresu są ruchy intronizacyjne.
Więc chodzi o jakiś taki akt, nie wiem, czy zewnętrzny tylko, czy także połączony z wnętrzem, intronizacji Chrystusa właśnie w narodzie, w społeczeństwie. A z drugiej strony są słowa Chrystusa wypowiedziane przed Piłatem: Królestwo moje nie jest z tego świata. Więc jest taki trochę napięcie pomiędzy tym, co my jako ludzie byśmy chcieli zrobić, żeby to królestwo było już na tym świecie, a z tym, co mówi Jezus właśnie chociażby w tej wypowiedzi. Więc czy Jan Paweł II daje jakąś odpowiedź na to, gdzie tu postawić akcent? Czy my przenosimy się do nieba i tam czekamy na to królestwo? Czy mamy rzeczywiście już to królestwo budować? Jeśli tu na ziemi, to w jaki sposób? W dwóch odsłonach bym odpowiedziała na księdza pytanie. Po pierwsze, papież mówił o tym też na kongresie, że dla mnie bardzo ważne jest jego nauczanie dotyczące teologii ciała. I on w tym nauczaniu bardzo wyraźnie pokazuje, że nasza cielesność nie jest tak, że on nie może, ta grzeszna cielesność nie może nic powiedzieć o tym, co się działo na początku przed grzechem pierworodnym. Papież mówi, że właśnie zobacz, możesz, to Bóg stworzył ciebie na obraz i podobieństwo swoje, więc również to ciało, które masz dzisiaj, jest obrazem tego Boga, więc ono również może ci dzisiaj bardzo dużo powiedzieć, co to znaczy być na początku, czyli trochę w tym niebie, o który ksiądz pyta, w tej przestrzeni transcendentnej, gdzie jesteśmy bardzo blisko Boga. To po pierwsze. Natomiast po drugie, jakby drugi z tych wątków dotyczy tego, że no papież chciał pokazać, że przede wszystkim człowiek podejmuje w swoim życiu bardzo różne decyzje. I to Królestwo Boże zaczyna się od tego, co my mamy wewnątrz, w środku. Właśnie, czy jesteśmy ludźmi zasad, czy jesteśmy ludźmi sumienia. I niezależnie od tego, że oczywiście dążymy do Królestwa Bożego, też tego poza tam naszym życiem doczesnym, to bardzo silnie pokazywał, że bardzo ważne jest, żeby pracować nad tym, czy rzeczywistość, którą tworzę i za którą odpowiadam, sprawia, że ta godność człowieka, tak rozumiana przez duże G, jako taka pewna idea, którą nam przyniosło chrześcijaństwo, jest respektowana i rozwijana w każdym naszych decyzjach i w każdym życiu codziennym. Czyli mam tu na myśli życie na przykład samorządowe, budowanie miast i wsi, prowadzenie szkoły, prowadzenie całej wspólnoty kościoła, również ruchy intronizacyjne, które też są pewną grupą, formą wspólnoty czy grupy. To jest wszystko takie wyzwanie papieża Jana Pawła II, takie najważniejsze dla mnie zdanie, które od niego wyczytuję na ten moment, że postęp, który czynimy, musi być równoległy do tego postępu, gdzie szukamy człowieka, gdzie widzimy jego godność. I naszym zadaniem jest ciągle, jeżeli chcemy być w prawdzie i chcemy odzorywać sobie tę królewską misję Chrystusa, to naszym zadaniem i obowiązkiem jest zadawać sobie coś inne pytanie, czy to, co robię, ten postęp, w którym uczestniczę, na pewno jest też równoznaczny z tym postępem moralnym, z tym budowaniem godności osoby, wspieraniem. Chociażby właśnie czas pandemii mi bardzo silnie uzmysłowił, że na przykład nie potrafię sama zadbać o wielu ludzi chorych, o wielu ludzi, którym trzeba zrobić zakupy w takich drobnych sprawach, o ludziach na przykład, którzy są, przebywają w jakichś domach opieki, gdzie nie mamy do nich bezpośredniego dojścia. I teraz pytanie, czy tę godność jesteśmy w stanie również o nich zadbać. Także to jest dla mnie ciągle aktualne pytanie. Czyli tak naprawdę to ma akt intronizacji, który ma się dokonać, tak jak tu też padało to wielokrotnie, przede wszystkim w sercu człowieka, każdego z nas, ma taki wymiar bardzo praktyczny. To nie jest tylko pewna idea, ale właśnie to ma zmieniać moje życie. Tak, i wydaje mi się, że też ten samo pojęcie aktu intronizacyjnego jakby wywołuje, powinno przynajmniej wywołać w człowieku pewien taki namysł i przemianę wewnętrzną, która mówi o tym, że muszę w sobie rozbudzić pokorę. Jeżeli to jest akt intronizacyjny, to jednak jakby widzę tę hierarchię i zależność między mną a królem. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w dzisiejsze czasy, żeby pomyśleć, zastanowić się, jak to może odbić się na moim życiu, jak to odbić się. I właśnie pokora jest czymś takim, o czym niezwykle mało chyba, wydaje mi się, mówimy. W ogóle nasza cała kultura taka konsumpcjonistyczna nie wyklucza w ogóle pojęcie pokory, można powiedzieć, w wielu aspektach. I wydaje mi się, że tego rodzaju akty czy tego rodzaju zawierzenia pomagają nam zmieniać najpierw nas samych, no a potem w konsekwencji, mam nadzieję, że rzeczywistość, w której jesteśmy. No właśnie, czyli to się wiąże też z pewnego rodzaju trudem, bo
no niełatwo się nauczyć pokory, nie? Zwłaszcza w tym świecie, w którym żyjemy, który zachęca nas do wzbijania się na szczyty kariery i który mówi, że jesteśmy najważniejsi, centrum świata, to nam się należy, prawda, jesteśmy godni czegoś tam posiadania. Natomiast zdaje się, że Ewangelia jest zupełnie antytezą tego, co głosi świat. I teraz decyzja o przyjęciu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela mojego życia, jako Króla i oddanie Mu sterów mojego życia wiąże się właśnie z tym, że wchodzę w ślady Jezusa i idę tą drogą, którą szedł Jezus, a więc pokora, uniżenie, służba. Jezus przecież króluje wtedy, kiedy umiera na krzyżu. To jest ten... Ale dlatego tym bardziej cieszę się, że na kongresie nie mamy tylko teologii, ale mamy też dostęp do ludzi, którzy opowiadają nam o świętych, albo nawet niekoniecznie o świętych, ale o sługach Bożych, którzy po prostu całym swoim życiem te zasady wcielali i widać, że jakby ten, można powiedzieć, dysonans wydawałoby się Ewangelii, który mówi, musisz zniszczyć samego siebie, uniżyć się wewnętrznie, aby właśnie być, to u papieża jest bardzo znamienne, to rozróżnienie między być a mieć. I że to się dzieje i że są przykłady ludzi, którym to się w życiu udaje i oni ze sobą pociągnęli setki, miliony innych ludzi. To jest dla mnie fenomen właśnie Ewangelii, fenomen też takich osób jak Jan Paweł II, którym to się udało. Ja teraz zajmuję się też zawodowo takim tematem przywództwa, czy Jana Pawła II można nazwać przywódcą, czyli tym, który właśnie pociąga za sobą. I to jest dla mnie niesamowite, kiedy im głębiej wchodzę w to zagadnienie, to widzę, że papież... Nikt mógłby nie iść za nim. On by nadal wierzył w to, co robił. To jest ta niesamowita wiarygodność. I tak myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu i tym, co mamy zrobić na przyszłość, to właśnie jeżeli jesteśmy tym człowiekiem zasad, albo przynajmniej staramy się być, cały czas mamy w sobie taką refleksję i namysł, to wielkie pytanie, czy ja przypadkiem nie schodzę z drogi tej moralnej, czy szukam cały czas tej godności, a to wszystko sprawia, no, że nawet jeżeli nikt za mną nie idzie, nie idzie za mną ta kultura masowa, to mam w sobie taką pewność, że idę dobrą ścieżką. I to jest, wydaje mi się, dzisiaj bardzo ważne, szczególnie też dla ludzi młodych, którzy chcą robić to, co wszyscy. A tutaj jednak Ewangelia pokazuje nam, że nie zawsze robienie to, co wszyscy, jest tym, co jest dla ciebie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.